Pomoc mieszkańcom poszkodowanym po sierpniowej nawałnicy zaoferowało miasto Jelenia Góra, ale także Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Chcemy wspomóc 4 gminy: Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie, Brusy, Studzienice i Czersk. Pierwsze po 150 tysięcy, 130 i dla Tucholi 20 tysięcy, bo takie zgłosili zapotrzebowanie przede wszystkim na agregat i pilarki. Pomoc dla tych gmin spłynęła z całej Polski, ale są również inne, które potrzebują wsparcia. Bardzo często też jest tak, że te, które pojawiają się w zdarzeniach medialnych, ta pomoc płynie szerokim strumieniem, a obok również są gminy, które również doświadczyły nawałnic, a wskutek tego, że jest mniejszy rozgłos wokół nich, tą pomoc mają mniejszą. My skonsultowaliśmy to, chcemy, żeby to dotarło tam, gdzie potrzeba, ale również tam, gdzie są duże problemy finansowe przy usuwaniu skutków tych nawałnic.